Nie wiem, czy kiedykolwiek mieliście taki dzień, w którym totalnie nic wam nie wychodziło. W dzisiejszym odcinku zobaczycie jeden z takich dni w naszym wykonaniu, ponieważ podczas nagrywania tego customa działy się takie rzeczy, w którym raczej nie chcielibyśmy wam pokazywać, co tak naprawdę się działo. A to, co wydarzyło się na samym końcu, no to przechodzi wszystko. Na pocieszenie zostawcie łapę i oglądajcie do końca. Jak widzicie, czeka już 80 osób i w dzisiejszym odcinku mamy ognisty odcinek. Nie dość, że ogniste skiny, to możemy tylko używać flar i słoików. Także ciekawa jestem, jakiego skina wybierze Rafał. A i jeszcze zapomniałam, że dodatkowo będziemy mogli używać tylko legendarnych przedmiotów. A więc widzowie, wy możecie teraz zobaczyć, jakiego skina udało mi się wybrać. Oczywiście do tego mamy kilka dodatków. I teraz tak, mam po pierwsze takiego skina i to jest skin... No, sami możecie napisać, z którego to jest dokładnie sezonu w komentarzu. Następnie plecak dobrałem oczywiście inny niż do zestawu, także to jest pierwsza podpowiedź dla Eweli. Kolejnie mam zbierak, również nawiązujący do tego wszystkiego, lotnie oraz emotkę rzucaną. Także to są podpowiedzi dla Eweli. Jestem ciekaw, czy się zorientuje, bo jej już tutaj nie ma. A wy w komentarzu piszcie, jakie skiny kolejne. Zanim finalnie przeszliśmy do nagrywania tego odcinka, mieliśmy bardzo dużo problemów. Pierwszy problem był taki, że u Eweli nie działał głos. Później nie działał jej mikrofon, więc ja cały czas musiałem chodzić do pokoju, w którym jest Ewelina. A co jeszcze się wydarzyło? Oglądajcie dalej. No i zobaczmy, jakie tutaj skiny są. Mamy tutaj jakąś ognistą. Rafał niby ma plecak, także to już mi dużo podpowiedział, bo na przykład tutaj babeczka nie ma plecaka, więc muszę na pewno patrzeć na te osoby, które mają plecaki na plecach. Mnie też już czytało i słuchajcie, no zobaczcie, tutaj mamy takiego skinka, ja też muszę uważać, bo często jest tak, że ja w lobby przechodzę koło Eweli. Nie wiem, od czego to jest zależne, ale faktycznie tak jest. No jest naprawdę bardzo dużo fajnych skinów. Ja teraz zmniejszam jakość, żeby klatki mi się zgadzały. Także widzę, w dzisiejszym odcinku polecimy sobie w totalnie inną miejscówkę. Zaraz zobaczycie dokładnie gdzie. No i przy tej okazji, jak lecę, pamiętajcie o kodzie Ewela i zostawiajcie łapy w górę pod tym odcinkiem. A ja tak jak w każdym odcinku czekam do samego końca busa, żeby na samym końcu wyskoczyć, żeby wszystkie skiny mi się wczytały. Mam nadzieję, że tak się właśnie teraz stanie. Także ja spadam, podkładam się, no i zaczynam obserwować. I ostatnio dużo razy wygrywałam, także czuję, że dzisiaj może się szczęście odwrócić, ale zobaczymy. Ej, mi się ta lotnia podoba, którą mam. Ona jest tak kozacką lotnią, że to jest po prostu coś niesamowitego. I właśnie, muszę sobie załatwić namiot, ponieważ tam mam flary. Muszę sobie załatwić... Fajnie by było w sumie załatwić 600 golda i kupić sobie tą, no, siorbownicę, ale no, to raczej nie ma opcji na to. Rafał pewnie ma 600 golda, ale tak mnie troluje i pewnie sobie ją zabierze. Ja zbieram tutaj macy, żeby się podbudować i spadam na ziemię. Dobra, jestem dokładnie na tej lokacji, którą teraz widzicie i jest tutaj... Są tutaj naprawdę bardzo fajne rzeczy. Oczywiście będę musiał mieć ten namiot, o którym mówiłem, ponieważ tam mam faktycznie flergan, bo jego dzisiaj musimy mieć w ekwipunku, żeby oczywiście wygrać, no i pewnie na sam koniec będzie bardzo dużo podpaleń, więc trzeba zbierać ciężkie matsy, w sensie twarde. Ej, jakiś gracz mnie tutaj zlikwidował, skubaniec. Ja i tak miałam się podłożyć, ale mnie zlikwidował, także teraz go obserwujemy i teraz mam nadzieję, że jak już będzie można się bić, to on jako pierwszy zginie, bo tutaj nie trzyma się zasad. Ogółem właśnie musimy być gotowi na to, że mogą być trolle. Możemy się bić od drugiej strefy, dlatego żebyśmy mogli rzeczywiście ten ekwipunek uzyskać z biegiem czasu. Także mamy takie, można powiedzieć, no taki łatwiejszy okres, gdzie sobie zbieramy wszystko. No a Ewela już może po prostu się domyślać, którym skinem jestem. Rafał? Ewela, mów, hej. Co się stało z Rafałem? Ewelina! Nie, no nie wytrzymam za chwilę, jak Boga kocham, no nie wytrzymam. 15 minutes later. Tutaj jak widzicie, dalej obserwujemy tą Renatkę i ona się w ogóle chyba z drugą steamowała, także musimy ich tutaj mieć na celowniku, ale idziemy dalej i szukamy Rafała. Okej, widzowie, jak możecie zobaczyć, ja chwilę musiałem postać w miejscu, ponieważ miałem pewien problem z komputerem i jak możecie zobaczyć, tutaj muszę wam powiedzieć od razu, że trochę skłamałem, ponieważ tak naprawdę Ewelinie komputer się zepsuł. Odłączyło jej totalnie głos, mikrofon i ja jej nie słyszałem, ale wziąłem to finalnie na siebie. Po pierwsze, nie mam nic. Po drugie, jestem w strefie. Po trzecie, nie mam maców. Po czwarte, nie mam nic płomienistego, a po piąte, nie mam nic złotego, także to chyba będzie jeden z najgorszych customów w historii. Ale z drugiej strony, ja mam mega ułatwienie, bo po prostu muszę teraz szukać osoby, która jest w strefie, nie ma nic, nie ma matsów, no i to będzie Rafał. I będzie wiadomo, że Ewela wygrywa. Ja wejdę sobie tutaj do tego pomieszczenia. Mam nadzieję, że coś zostało tutaj dla mnie zostawione. I w sumie jest. Także możemy sobie to zabrać. Weźmy sobie tak, za to coś możemy sobie to wziąć, dlatego, że i tak tego nie będę mógł używać. I z tego, co widzę... Ej!
Nie uda się to. Ja w ogóle tutaj teraz posprawdzam, czy wszyscy mają właśnie flary, bo jestem mega ciekawa, jak to też będzie na samym końcu wyglądało, jak będzie taka mała strefa i wszystko będzie wtedy płonąć. Także to będzie hardcore. Także lećmy dalej i przypominam, że mam czas do top 10. Jest na razie 70 osób, także jeszcze mam mega dużo czasu. Okej, jak możecie zobaczyć, zobaczcie, co tu się dzieje aktualnie. Naprawdę, widzowie, dzisiaj jest wszystko pod górkę. Uwierzcie mi, dzisiaj jest totalnie wszystko pod górkę i trzymajcie za mnie kciuki, żeby ten odcinek jakkolwiek miał szansę na to, żeby no, się odbył. Żebyś nie spłonął na koniec tego odcinka, co? Tak wewnętrznie. Właśnie boję się, że wewnętrznie spłonę i strefa mnie wyeliminuje i to będzie chyba najgorszy odcinek w historii, ale no przekonamy się dalej. A jakbym wygrał, to by było pięknie. Ale by było, dobra. Także ja tutaj dalej obserwuję. Na razie tutaj nie spotkałam kogoś, kto ma... O, pierwszy raz mam osobę, która ma dwie flary i ma słoik, także to na pewno... Chociaż może to jest Rafał, ale nie ma plecaka. Rafał zdradził, chyba że kłamał, ale mówił, że ma niby plecak, także ja jemu ufam. Rafał, ufać ci? Nie, dzisiaj mi nie ufaj, bo dzisiaj naprawdę widzę, mam zły humor, wszystko idzie pod górkę i dzisiaj, no mam nadzieję, że strolujecie dosyć mocno. Także musicie zostawić łapkę w górę pod tym filmem dla Rafała na poprawienie humoru, bo jak nie, to ja będę miała później przygwizdane. Ej, udało mi się znaleźć flarę, także jestem zadowolony. Także już jest lepiej, ale muszę mieć jeszcze jakieś leczenie, bo to faktycznie, no może po prostu się nie uda. Nam to dzisiaj totalnie. Ja w ogóle widzę, że większość osób ma tego skina i wątpię, że Rafał go wybrał, bo Rafał zazwyczaj takie oryginalne skiny wybiera. Niektóre tutaj, jak widzicie, mi nie wczytało. Tutaj mamy gościa, który ma dwie flary, także to wydaje mi się... Może to jest Rafał? Nie. Wydaje mi się, że nie. Ej, nie uwierzycie, widzowie, co tu się wydarzyło. Ale zobaczcie, co tu się wydarzyło. Ja nie mogę mówić głośno. Ewela, zatkaj na chwilę uszy. Ściągam słuchawki, czekaj. Zobaczcie, co tutaj jest. Na pewno teraz myślicie, że wszystko się obraca i od teraz będę miał szczęście. Poniekąd tak, ale jest to tak naprawdę robienie sobie ze mnie beki. Ponieważ gra daje mi coś, żeby zaraz to zabrać. A jak? Oglądajcie. Patrzcie się, jakie mam szczęście. Tylko nie wiem, czy dobrze zrobiłem i tak. Mogę? No, ale fajnie mnie zagłuszałaś. Skypeza ktoś buduje. W ogóle mam tutaj pierwszą osobę, która ma tylko jedną rzecz, ale nie wiem, który to jest. Jedzie ich tutaj trójka, ale lecimy na razie dalej. 62 osoby zostały, także tutaj albo strefa wyeliminowała, albo są trole. No, mi się wydaje, że ja chyba nie dojdę do strefy, ale to dzisiaj jest walka ze strefą. Naprawdę, to jest totalna walka ze strefą. Jeszcze jest dużo ludzi, co przełoży się być może na to, że nie będę miał zadanego damage'a i po prostu, no, pożegnamy się z tym odcinkiem. No, ale no, bądźmy wszyscy dobrej myśli mimo wszystko, ale mamy, widzowie, kolejną rzecz. Naprawdę zaczynam być w szoku. Bierzemy to, weźmiemy sobie jeszcze to i weźmiemy sobie to tutaj. Ciu-hu-hu! Dobra, jest dobrze. A ty nie byłeś przed chwilą, nie jechałeś samochodem i ten? Nie miałeś flary tylko? Tu nie byłeś, ty jesteś w strefie? Ja jestem w strefie, tyle ci mogę jeszcze podpowiedzieć, ale to wtedy nie byłem ja, ponieważ ja wtedy, co o to pytasz, jeszcze nie jechałem samochodem. A czy wy się możecie już bić? Wy się możecie już, bo już strefa dochodzi, tak? Tak jest, strefa już zaczyna dochodzić. Ja przypominam, że można mieć tylko złote itemy. Ewela, przeglądnij, czy wszyscy mają dobre itcy. Tak, właśnie to robię, ale najważniejszym zadaniem jest nie przeglądanie, a szukanie Rafała. Wiem, że Rafał ma flarę. Z tego, co widzieliście tutaj po tych kilku osobach, to nie wszyscy ją mają, także to już jest jakiś trop. No i plecak. Tutaj nie ma flary. Połowa osób ma tego skina. Dobra, mi nawet w porządku idzie. Może nawet lepiej się stało, bo no, chociaż nie, no, co ja gadam, na pewno nie lepiej się stało. Wejdziemy sobie tutaj i zrobimy sobie jeszcze tak, proszę bardzo. Ale to naprawdę ten odcinek moim zdaniem przejdzie do historii. Pecha, braku wszystkiego, bo nie mam nic. Ale jakbyś wygrał jeszcze przy takich tutaj niesprzyjających wiatrach, to by było coś. Także Rafał, postaraj się. Ja tutaj mam następną osobę, ona ma niby tutaj płomienie, ale wydaje mi się, że Rafał, jak powie się mu skin płomienisty, to on wybierze takie czerwone płomienie, takie typowe dla ognia. Także wątpię, że on będzie miał jakieś niebieskie, tylko bardziej tak mi się wydaje, że takie typowe czerwone płomienie. On sobie wykorzystuje teraz racę. Zobaczcie, zamiast zostawić na sam koniec, to on tutaj racę wykorzystuje. Albo nie ma innej broni. Właśnie w tym problem, że nie ma żadnych broni, można powiedzieć, ponieważ można mieć te złote. No nie, a złote jest ciężko znaleźć, więc te osoby mają bardzo dużą przewagę. No i ja na pewno nie mam przewagi maców i muszę coś zrobić z macami. Możesz na przykład porobić jakiegoś typka i po nim sobie zebrać macy. Ja teraz mam kolejną osobę i... Aha, myślałam, że wyrzucił tą broń, a on sobie tutaj po prostu podmienił wędkę i sobie łowi. I ja mam, Rafał, do ciebie pytanie, czy ty masz właśnie jakąś broń, czy nie masz? No nie mogę ci powiedzieć, bo to jest bardzo mało faktycznie. Gościu sobie z wody wyłowił złotą broń, czaisz? I ma dwie złote teraz. Czyli on ma dobry dzień, a ja mam zły. Chyba tak, ale zostawił te bronie na tym.
sobie łowi i teraz do podjedzie ktoś i mu ukradnie te bronie. Patrzcie, ej, ukradnie mu te bronie. Ripnął ktoś przez, pewnie mu bronię ukradł. Ej, jest 47 osób w grze. Jestem faktycznie ciekaw, czy ludzie mają wszystko faktycznie, czy też nie do końca. Czemu ten gościu zostawił te bronie? Może ja pomieszałam coś? To było legendarne? Nie wiem, o co chodzi. Lecimy dalej. O! Ile tutaj... A nie, myślałam, że ktoś ma 1 HP, ale jednak nie. W ogóle powinno być tak, że jak się ma płomień z tego skina, to jak się wejdzie tutaj w ogień z flary, to nie powinno zadawać damage'a. Tak powinno być. Rafał myślę właśnie, że on może mieć tego skina z tym łbem płonącym, bo Rafał chyba go lubi, a wiem, że go ma, także muszę zobaczyć, czy jest więcej takich skinów. Dobra, powiem wam, że ja dzisiaj mam naprawdę dosyć duże szczęście. I nie wiem, jak to się dzieje, tak szczerze. Przecież masz pecha, mega pecha słyszałam. Właśnie, aktualnie mam szczęście, tak szczerze. I nie wiem, widzowie, no, ktoś nade mną czuwa naprawdę w dzisiejszym odcinku. Los się do ciebie uśmiechnął, ale tutaj mamy osobę, która ma 2 flary. Ty pewnie masz więcej flar, albo masz złotą broń, tak mi się wydaje. Tu w ogóle jest ktoś bez niczego, 2 apteczki ma i tyle. Ej, ale biedny. I w ogóle patrzcie, jaka już jest mała strefa, w połowie jest w wodzie. I jak tutaj zaczną się wszyscy budować za chwilę, to będzie hardcore. Ej! Nie mogę dawać następnego gracza. Strolował mnie ten gościu. Dlaczego? Co się stało? No nagle mi znikły przyciski z tego. O, jest dobra. Uratowana. Dobra, ja mam pomysł. Myślałam, że tutaj już się przeniosło pech z Rafała, się przeniósł na mnie, ale po prostu za mało gram Fortnite'a i nie wiem, że takie rzeczy się dzieją. Rafał, co ty robisz? Ja bardzo się teraz skupiam, bo... Ludzie chcą chyba mnie strollować, mam nadzieję, że to nieprawda, że wcale tak nie jest, ale jest taki pewien ziomek, co cały czas tutaj za mną stara się przechodzić. Uważaj na renatki, bo były na początku 2 renatki i wydaje mi się, że one mogą się teamować i mogą właśnie trollować. O nie, płonie ktoś tu, patrzcie się. 5 HP. On nie ma broni. O nie, myślałam, że to jest Rafał. Ja ogółem nie wiem, co ja robię, tak szczerze. To jest niesamowite. Co się dzieje w tym odcinku? Ktoś tutaj zieloną broń podniósł i zginął. Zginął, dobra. Tutaj jest ktoś bez flary. Szukamy w takim razie gościa. I Rafał, ty na pewno masz plecak, czy mnie okłamałeś? No mam, oczywiście, że mam. Pierwszy raz widzę tego skina. 2 flary. Złota broń. Rafał powiedział, że miał mega szczęście. I wydaje mi się, że on mógł ubrać tego skina i zobaczyć tutaj. Do tego skina nie pasuje ten plecak. Matsów jest mało, ale najwięcej jest metalu. Bo Rafał ma 200 IQ i on wie, że metal nie płonie. I Rafał teraz porobił typka. Ja nie mam matsów, to tyle ci mogę podpowiedzieć, że ja nie mam matsów. No to idź po te rzeczy, tam jest ten... Zbieraj sobie. Obstawiam na razie mój pierwszy strzał, że to jest Rafał. Jak dobrze obstawię, to znaczy, że ja już nie mogę nagrywać tych odcinków, bo ja po prostu tak dobrze znam Rafała i normalnie... No ja aktualnie sobie jeżdżę samochodem. No to sprawdzimy, kto jeździ samochodem. Renatka tutaj łowi sobie w jakimś brodziku. Co to jest w ogóle? W jakiejś gnojówie tutaj sobie łowi. Ej, tutaj też nie pasuje ten plecak. 2 złote bronie, ale nie ma tutaj właśnie flar. A Rafał na pewno będzie miał flary. Tu ktoś kampi... Ja miałem ograniczony czas, no nie? Co do flar. No, tutaj kłamczuszku, ty masz 2 flary pewnie. Bo i z namiotu, i tą, co znalazłeś. A tutaj ktoś kampi na drzewie bez niczego i sobie po prostu ma tylko benzynę, żeby rozwalić i kampi sobie na drzewie z wędką. Ale na pewno fajny ten custom jest taki, że nikt nie dojeżdża, bo nie ma czym, no nie? Także to jest spoko. No, ale jest parę osób, które mają te bronie, jednak wydaje się, że złotych broni jest mało, a jednak tutaj na przykład teraz ktoś ma flarę i złotą broń. I rifta do tego. O, rifta ktoś ma? Nie da się mieć teraz rifta. Co, Rafał ma rifta, tak? Jej, że ja mam rifta? Nie mam rifta. Czekajcie, idziemy po tego gościa, co ja go wcześniej... Ja rifta nie mam. Ej, znowu mamy problemy techniczne i słyszę Rafała, jakby był kosmonautą jakimś. Kiedy wszystko wydaje się, że idzie jak z płatka, mam full matsów, mam full wszystkiego, dzieje się dokładnie to. Ale... Właśnie... Ej, ja mam problem z netem. No właśnie słyszę, mówisz jak ufoludek. Halo? Halo? Ej, halo, słyszę. Halo, no nie, no nie. Ej, mi też stoją goście w miejscu. Nie, no nie, no nie, no nie, no. Ej, mi, ja ciebie słyszę, tylko Fortnite się zaciął. A więc to, widzowie, był nasz taki piątek 13, ale w poniedziałek.